jak ta energia jest tworzona w elektrowni. Otóż w elektrowni jest taki wielki wał, zwany turbiną, który obraca się. Na jednej części są magnesy, na drugiej są przewody. I jak my już wiemy, że jak jest magnes, to on każe elektronom się poruszać. Więc jak na jednej stronie są magnesy, na drugiej przewody, no to jak to będzie w ruchu, to te przewody co rusz mijają magnes. Mijając magnes, elektrony są popychane. No i w ten sposób generowana jest, jest energia elektryczna, no, w dużym uproszczeniu. Czyli zobacz, masz ruch mechaniczny obrotowy, tak? I ten ruch mechaniczny obrotowy powoduje, że na końcu jest ten generator energii i kablem zaczynają płynąć sobie elektrony. Tak? One są tym pierwszym, jakby tym pierwszym ogniwem, tym pierwszym, tą pierwszą częścią. Tak? Naprawdę te kable są dwa. Jednym płyną elektrony, jeden jest taki, jak to się mówi, jeden kabel jest ciepły, a drugi jest takim uziemem. Tak? Chociaż tak naprawdę to już dla znawców, te ciepłe kable są trzy, bo mówimy o energii trójfazowej, tak? No to są trzy takie przemienne sygnały, które są, te sinusoidy są przesunięte troszeczkę względem siebie, ale mniejsza o to. Pytanie, jak to się dzieje, ta turbina się obraca? Otóż turbina ma takie łopatki, takie jak w śmigle samolotu, tylko trochę inaczej wyglądają i w te łopatki uderza gorąca para. Ale skąd gorąca para? Skąd ona się bierze? No para jak para, woda się zagotowała. No ale żeby woda się mogła zagotować, to musi być źródło ciepła. No i teraz w naszych elektrowniach, bo teraz mamy tak, do wyboru, źródłem ciepła mogą być albo reakcje spalania, albo reakcje jądrowe. Więc w naszych elektrowniach w Polsce nie mamy jeszcze reaktorów jądrowych, więc jest tam zwykłe spalanie kopalin. Wągiel się pali, gaz się pali. Wągiel, tak, wągiel, gaz, wągiel brunatny i też tam ten czarny, kamienny, gaz ziemny, też mazut, tak, w niektórych miejscach, czyli pochodna, no jesteśmy w Płocku, to tutaj wszyscy wiedzą, tak, o tym wszystkie. Nikt nie wie o niczym. To, że w Płocku nie determinuje wiedzę natomiast, na temat rafinerii. No dobrze, no to jest pewien proces, który nazywa się spalaniem, czyli gwałtownym utlenianiem. Każdy z was może taki proces jakby prześledzić, wystarczy, że podpali kartkę papieru i to jest gwałtowne utlenianie, tak? Że ta substancja pod wpływem tlenu i wysokiej temperatury zaczyna się zmieniać. Zamienia się w tlenek papieru. No, tlenek papieru. No tam powstaje trochę wody, trochę jakiejś tam z dwutlenku węgla, nie wiem, innych substancji. Mniejsza o to. No ale pytanie, czyli co, ta energia, no bo przecież żeby to się paliło, to ta energia skądś musi być. Co, my musimy dostarczyć tam energii? Energia jest już w samych wiązaniach, w samej strukturze tej kartki papieru, która jest tak naprawdę zrobiona z pulpy drzewnej, więc wyrosło sobie drzewo, ścięliśmy drzewo i to, co pozostało, czyli drewno, zostało zmielone i z tego został zrobiony papier. Czyli tak naprawdę to jest drewno, które palimy. Węgiel, sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo to jest też drewno, które tam przeleżało w ziemi odpowiednio długo i pewne procesy przeszły. No dobrze, no to dochodzimy do tak, to energia życiowa, no bo drewno żyło kiedyś. Nie? Kiedyś albo teraz żyło, dopóki nie ścięliśmy. No ale nie, to nie życie drewna, tylko to samo drewno spalamy. Jak to, czy to drewno skądś energię pozyskało, żeby wyrosnąć? Skąd drewno ma energię? Spoiler czy ono alert. Już, czy ono już, czy ono, czy to drewno już samo w sobie jest energią? No, dla kopalni drewno, węgiel czy ten gaz jest źródłem energii. Ale tak naprawdę ta energia nie powstała razem z drewnem. Ta energia przywędrowała ze Słońca. Czyli tak naprawdę kopaliny, jak palimy sobie w kominku drewnem, bo to nie dotyczy tylko drzew, ale i w ogóle wszystkich roślin, tak? Jak to się dzieje, że one rosną? I w najprostszym ujęciu mamy taką naprawdę, można by rzec, banalną reakcję. Reakcję chemiczną, gdzie jest katalizator, ten zielony barwnik chlorofil. To jest i tam dzieje się pewna magia też, bo wiem, że próbuje się powtórzyć tą reakcję, nie wiem, na szeroką skalę, ale to nie jest takie proste, przynajmniej jeszcze parę lat temu nie było. Ale mamy katalizator, mamy wodę, mamy dwutlenek węgla, no i woda, dwutlenek węgla przy udziale katalizatora zmienia się w cukier i tlen. Ale musi być energia. I tą energią jest foton, który dociera do nas ze Słońca.
Czyli teraz musi dotrzeć foton ze słońca po to, żeby w tym liściu drewna powstał cukier, dzięki któremu drewno rośnie. W trawce dzieje się to samo. Krowa żre trawkę, doimy krowę, mamy mleko i my rośniemy. Mhm. Tak? I popatrz, jakie to jest. A u podstaw tego wszystkiego leży i już dochodzimy do słońca. U podstaw tego wszystkiego leży słońce. No oczywiście ktoś może powiedzieć, ale są elektrownie atomowe. W elektrowniach atomowych sytuacja jest prosta, musimy mieć izotop odpowiedni i zadziałać na niego w taki sposób, żeby zechciał się rozpaść. Tak, on się generalnie samoczynnie rozpada. Jeżeli nie zadziałamy, żeby się za bardzo nie rozpadał, no to może być to przykre, to się nazywa bomba atomowa. Natomiast generalnie elektrownia atomowa jest to bomba atomowa, którą mamy pod bardzo taką ścisłą kontrolą. Czyli coś jak rakieta, która jest kontrolowanym wybuchem de facto. Tak, tak, to jest kontrolowany wybuch, gdzie po troszeczku to paliwo wpuszczamy i ono wybuchowo jakby powoduje, że w jedną stronę ten wektor siły się zwraca, tak? I popycha rakietę. W każdym razie podstawą jest to nasze Słońce. Tak ostatnio też słyszałem, że Chińczycy są mocno zaangażowani w produkcję, w próbę produkcji energii elektrycznej na bazie reakcji takich, jakie właśnie zachodzą w Słońcu. No i teraz pytanie, co się dzieje w Słońcu? Jak to się dzieje, że to Słońce jest zdolne wyemitować te fotony, które przez ten kosmos, tak, fragment Układu Słonecznego, docierają do Ziemi, smyrtają te listki, tam trawki, powodując, że tam zachodzą reakcje, dzięki którym te trawki rosną. A przy okazji absorbują dwutlenek węgla i emitują tlen. O tym dwutlenku węgla to też chyba wspominaliśmy już, tak, żeby się nie bać, było. Żeby się nie bać tego za bardzo, żeby owszem, działać w tej materii, ale zobaczcie, to jest pokarm dla roślin. Jeżeli nie będzie dwutlenku węgla, to rośliny nie będą miały co jeść i nie będą produkować tlenu. Z drugiej strony chyba nie jesteśmy w stanie zabrać im dwutlenku węgla, więc to się same z siebie, tak, te różne przemiany jakby działają, to przyroda w procesach oddychania organizmów żywych. Na szczęście jeszcze jest mądrzejsza. Produkuje, tak, jest mądrzejsza. Były te okresy w przyrodzie, kiedy zawartość dwutlenku węgla była znacznie większa i świat roślin był znacznie potężniejszy. Tlen jest trucizną bardzo mocnym przecież utleniaczem, tak. I był przecież taki jedno z wymierań. Było związane nastąpiło z nadmiarem. Dlatego, że nagle pojawiło się dużo, znaczy nagle, w przestrzeni geologicznego czasu, tak. Oczywiście, pojawiło się bardzo dużo tlenu i po prostu zatruły się różnego rodzaju akurat organizmy. Ta ilość tlenu w atmosferze dla nas jest optymalna, ale to wynika z faktu, że my jesteśmy jakby, kształtowaliśmy się w takiej, a nie innej atmosferze ziemskiej i nasze organizmy są przystosowane. Co więcej, nasze organizmy są przystosowane do zawartości dwutlenku węgla takiej, jaka jest, i bez dwutlenku węgla, to bardzo ważne, nasz organizm nie funkcjonowałby. Pewne procesy w naszym organizmie nie zachodziłyby. I bez dwutlenku węgla, dokładnie takiej ilości, jaka jest w atmosferze, byśmy nie żyli, tak? I już. Wiadomo, jak jest go za dużo, ale to skrajnie za dużo, no to wtedy też czujemy senność, dlatego trzeba przewietrzyć tam klasę, nie wiem, pokój po nocy. No, można się zatruć dwutlenkiem węgla. Tak, można się zatruć, on działa tak usypiająco, ale gorzej działa tlenek węgla, to jest taki zabójca. Tak, tlenek węgla niestety wiąże się z hemoglobiną dużo łatwiej i chętniej, tak, niż tlen potrafi nas zatruwa tak naprawdę. Ale tu z kolei to jest w reakcjach takiego beztlenowego spalania powstaje tlenek węgla, czyli jak mamy piece, różne takie właśnie kominki, których nie kontrolujemy, i gdy zadusimy to i tam się coś delikatnie tli, to może się wydzielać też w innych. Ale to zostawmy. Tym słońcem się zajmijmy. Tak. Bo co się dzieje w środku słońca? I tutaj chciałbym, żeby z punktu widzenia tej naszej rozmowy o energii, żeby sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy. Ja, żeby nie pomylić się, to pewne rzeczy też sobie tutaj wynotowałem. Słońce generalnie to jest gwiazda. Gwiazda, która jest potężna. Słońce ma średnicę 109 razy większą od średnicy Ziemi. Masę ponad 300 tysięcy razy większą od masy Ziemi. W ogóle wszystkie planety, śledzicie astrofazę, więc wiecie, planety są olbrzymie, też takie jak Jowisz, jak Saturn, które są wielokrotnie większe i setki razy masywniejsze od Ziemi. Ale nawet jakbyśmy wszystko w Układzie Słonecznym wzięli, ulepili taką kulkę i położyli na szali, to Słońce i tak będzie 1000 razy bardziej masywne. Czyli Słońce... Chyba 1%, wiesz, tak. Z tego co pamiętam. No, jeden, nie, 1% to jest chyba 0,998 to jest Słońca, tak, tak. Sprawdzimy to. Sprawdźcie. No właśnie, to jest zadanie domowe. Natomiast... To tak specjalnie robimy.
nie, żeby nie była, to jest specjalnie, tak, zadanie domowe. Coś gdzieś czytałem kiedyś tak. Właśnie, że to jest około procent zajmują planety, a 99% układu słonecznego to jest Słońce, ale to Słońce, jest do sprawdzenia. Okej, okay. W każdym razie, dużo. Tak, Słońce jest gigantyczne. Wewnątrz Słońca jest ponad 15 milionów stopni i 300 miliardów atmosfer. Mhm. To jest ciśnienie i znowu ci, którzy są zmotoryzowani, może kojarzą, bo jak macie samochody, to w oponie waszych samochodów jest około 2 atmosfer, tak? Tam bary i atmosfery są bardzo, bardzo podobne, jeśli chodzi o wartość i to jest tam 2-4, tam coś, tam są te ciągniki, te traktory, czy coś to więcej mają, ale to są 2 atmosfery i już, tak, i już ta opona jest twarda, tak? Już to ciśnienie jest gigantyczne. Sobie wymyślcie, jakby było, jakbyśmy napompowali takim ciśnieniem, jakie jest wewnątrz Słońca. To jest po prostu 300 miliardów atmosfer. To jest niebywałe. Ja gdy to przeczytałem pierwszy raz wiele lat temu, nie uwierzyłem, tak? I szukałem informacji, rzeczywiście z modeli wynika takie ciśnienie. I teraz w samym środku Słońca, w takich warunkach, ta magia zachodzi. Możecie to spróbować, jakiś odnośnik. Protonowy. Tak, ten cykl protonowy to jest ta magia słoneczna. I tam powstaje po prostu energia. W każdej sekundzie 600 milionów ton wodoru zmienia się wewnątrz Słońca w hel, przy czym 4 miliony ton znika. Znika bezpowrotnie. I teraz kolejne pytanie energetyczne, tak? Bo tak, zachodzi reakcja, bo my już chyba myślę, że wiemy, ale we wszechświecie, który znamy, energia nie jest tworzona. To jest niespodzianka. Surprise! Energia nie jest wytwarzana. Nie można jej stworzyć ani zniszczyć. Energii też nie można zniszczyć. To, co nas napędza, i to już powiedziane zostało tutaj, to są przemiany energii. Energii jednej formy, energii w drugą. No i pytanie brzmi, a jak to się dzieje, że tam zachodzą te przemiany, to wszystko myślę, że jest dosyć klarowne, że te 4 protony się łączą, powstaje hel i powstaje energia. I z czego ona powstaje? Powstaje z faktu, że jak weźmiemy 600 milionów ton wodoru i w ciągu sekundy to zostanie zużyte, to otrzymamy hel, którego będzie 596 milionów ton. Nagle nam znikną 4 miliony ton. I te 4 miliony ton to jest właśnie energia. Jak polski budżet. Bo tak się jakby złożyło, że zanim Bethe wymyślił cykl protonowo-protonowy, zanim w ogóle skojarzono, jak Słońce pracuje, to troszkę wcześniej na bazie swojej szczególnej teorii względności Albert Einstein stwierdził, że masa i energia są sobie równoważne. Że istnieje taki wzór E równa się mc kwadrat.